Jak ty wspominasz Anię jako przyjaciółkę? Wiesz co, to było taka naprawdę dużo wsparcia miałam od Ani i myślę, że w drugą stronę też. My tego nigdy nie analizowałyśmy, zawsze mówiłyśmy, że jesteśmy frędziarami, że się świetnie rozumiemy, że w pół słowa wiemy co u której. Natomiast no to było takie naturalne, ja trochę byłam taką, że tak powiem, zastępczym mężem, Jarkiem, bo jak ten etap był poznański, to Jarka głównie nie było niż był w domu, w związku z tym przyszłyśmy na fitness, który ja inicjowałam, bo ja po prostu byłam chora, jak nie zaczynałam od spinningu. Potem jechałyśmy do domu, robiłyśmy zakupy, odbierałyśmy Oliwię z przedszkola. Ania gotowała, ja składałam pranie i taka była nasza codzienność, więc trudno powiedzieć o tym, bo my gadałyśmy w tym czasie, jak Ania gotowała, czy chodziłyśmy na godzinne spacery z wózkiem, z Oliwią, potem z Szymonem, no to były godziny rozmów i tego samego podejścia do naszego zawodu, do tego trzymania się na dystans od Warszawy, więc no i tych samych temperamentów, no bo to widać w programach, w których występowałyśmy. W którymś momencie TVN nas zbanował i powiedział, że już dalej nie, razem w duecie nie. Więc ja pamiętam, jak do Szymona Majewskiego powiedzieli mi, że z Anią nie, to założyłam koszulkę z jej wizerunkiem, sobie specjalnie wydrukowałam i powiedziałam jest.